Ziarno Prawdy to polski kryminał, thriller z 2015 roku w reżyserii Borysa Lankosza. Jest to film na podstawie powieści Zygmunta Miłoszewskiego, której nie czytałem, gdyż na czytanie kompletnie, nawet gdybym chciał, obecnie nie starcza mi czasu. Co tu powiedzieć o tym filmie ciekawego? Ano to, że jest to jeden z naprawdę, według mnie, nielicznych, udanych polskich kryminałów. W roli głównej występuje Robert Więckiewicz jako prokurator Teodor Szacki, a w ważniejszych rolach pojawiają się Jerzy Trela, Magdalena Walach, Krzysztof Pieczyński i Aleksandra Hamkało. Trzeba oddać temu filmowi, że jak na polskie standardy, naprawdę solidnie trzyma w napięciu. Jest to głównie zasługa realizacji technicznej tego filmu, reżyserii i zdjęć. Muzyka też jest bardzo ciekawa do tego filmu, a jej twórcą jest Abel Korzeniowski, naprawdę utalentowany kompozytor. Szybko jednak przejdę do fabuły, bo ona jest tutaj najważniejsza. A przynajmniej powinna być, jeśli chodzi o ekranizację, adaptację książkowych powieści. Chyba że dotyczy to świata fantasy czy science fiction. Ale tutaj akurat to nie ten gatunek. Akcja tego filmu dzieje się w Sandomierzu, gdzie zostaje popełniona zbrodnia. Zostaje zabita kobieta, znana działaczka społeczna, a wezwany zostaje do tej sprawy prokurator warszawski, który do niedawna był prokuratorem, a teraz nadzoruje policjantów w sobie tylko znanym stylu, ale o tym stylu za chwilę. I tenże Szacki ma do pomocy też przedstawicielkę wymiaru sprawiedliwości Barbarę Sobieraj, która okazuje się znajomą tej zabitej kobiety. Mieszkańcy Sandomierza podejrzewają, że został dokonany mord rytualny i gdzieś w tle, w związku z tym za morderstwem, pojawia się wątek żydowski, ale okazuje się to tylko tak naprawdę zmyłką. Motywy tej zbrodni były czysto przyziemne i nie chodziło tu o jakiegoś seryjnego mordercę, ale to, tak jak mówię, oczywiście jest to pokazane w finale filmu. Może trochę poanalizuję tą intrygę. Jest ona dobrze realizacyjnie pokazana, ciekawa i spełnia wszystkie standardy przyzwoicie przedstawionej intrygi filmowej. Jednak w niektórych miejscach mogłaby być ona, że tak powiem, nie tyle skomplikowana, a żeby była tak pokazana, żeby nasz główny bohater miał większe problemy z rozwiązaniem jej. A z tym jest tutaj sprawa specyficzna, bo tak naprawdę okazuje się przed finałem filmu, że nasz prokurator jest pewny, kto jest mordercą, dosyć łatwo, żeby nie powiedzieć bardzo łatwo. I jest to tutaj duże uproszczenie ze strony scenarzystów Borysa Lankosza, jak i autora powieści Miłoszewskiego. Może teraz o aktorze i roli, na której opiera się cały ten film i ta postać jest jego głównym motorem napędowym. Teodor Szacki w interpretacji Roberta Więckiewicza. No więc tak, jest to dosyć nietypowy bohater filmowy. Może dla klimatów hollywoodzkich filmów noir lat 30-40 byłby w sam raz, ale w tym filmie ciężko go lubić. No i to jest, nie wiem, czy to jest problem tego filmu, czy akurat w gatunku kryminał, thriller powinno się lubić zawsze głównego bohatera, czy tam głównego stróża prawa, czy obojętnie kto tą główną postacią jest. Ciężko mi to stwierdzić, czy to jest dobrze dla filmu. Sądzę jednak, że dobrze dla tego filmu na pewno. Ponieważ nasz prokurator jest cyniczny, arogancki, średnio nawiązuje dobre relacje z otoczeniem. Jego sprawy rodzinne też nie układają się za fajnie, bo jest rozwodnikiem, który od czasu do czasu widuje swojego syna bodajże. Syna lub córkę, teraz już nie pamiętam, czy główny bohater ma syna czy córkę, ale też nawiązuje romans z dużo młodszą od siebie dziewczyną i bynajmniej nie za bardzo źle się z tym czuje. Szacki jest postacią, którą
którą, aby polubić, to trzeba się trochę nasilić. Ale sądzę, że nie o to w całym tym filmie chodzi, żeby lubić jednak głównego bohatera. W tym filmie najważniejsza jest intryga kryminalna, która, powiedziałem już, jest bardzo przyzwoita. I przede wszystkim jest bardzo, bardzo dobrze wykonana technicznie. Może kilka słów o reżyserze Lankoszu. No ja bodajże dwa razy zetknąłem się z filmami tego reżysera. Wiesz, w jednym z tych filmów jest właśnie ten film, Ziarno Prawdy, a drugim Rewers. Oj, z tego drugiego mam nie za miłe wspomnienia. Oglądałem ten film z 2-3 razy, starając się do niego przekonać i za cholerę nie mogłem. Teraz nie wiem, czy za czwartym razem byłoby inaczej i uznałbym ten film za co najmniej przyzwoity. Na razie uważam go za słaby, przestrzelony w zbyt wielu momentach, kompletnie nieciekawy. Nic praktycznie z niego nie wyniosłem, nie zapamiętałem. Ale może za czwartym razem, tak jak już powiedziałem. Jeśli chodzi o aktorstwo, to Więckiewicz sprawdza się w tej roli takiego, tak jak opisałem, to cynicznego, aroganckiego, chłodnego prokuratora bardzo dobrze. No a to Robert Więckiewicz to jest klasa aktor, więc nie ma się tutaj czemu dziwić. Dobry jest też Jerzy Trela jako Leon Wilczur. Bardzo taka fajna, jednocześnie przyziemna postać. A z drugiej strony wydawać by się mogło, że zawiera jakąś tajemnicę. I dokładnie tak jest. Jedyne co mogę powiedzieć odnośnie niewykorzystanej postaci tego filmu, to jest to wspomniana przeze mnie Magdalena Walach w roli Barbary Sobieraj. Kompletnie. Niby ma pomagać prokuratorowi Szackiemu, a przez cały film pojawia się może, nie wiem, w 6, 7, 8 góra scenach. Scenach. I po prostu tak się jest tłem dla wydarzeń. A ponoć w książce jest naprawdę bardzo istotną postacią dla kontekstu obyczajowego. No ale nie ma tego w filmie. Przynajmniej bardzo ciężko to zauważyć. Są tutaj, jeszcze wracając do ogólnie fabuły, są tutaj bardzo przyzwoite dialogi. Nie drażnią, nie szeleszczą taką łatwizną, takimi wypowiadanymi jak automat tekstami. Tak jak to przeważnie jest w polskich komediach romantycznych, gdzie jest oklepany tekst za oklepanym tekstem, jakieś mądrości z podręczników, nie wiadomo z czego wzięte. Także, no chociaż zdarzało się teraz parę momentów takich, no trochę przestrzelonych dialogów, ale ogólnie film pod względem scenariuszowym, linijek tekstu jest bardzo, bardzo dobry. Ogólnie to jest jeden, tak jak już powiedziałem, jeden z najlepszych polskich kryminałów, jaki widziałem do tej pory. Może to nie jest zbyt trudna rzecz, bo polskie kino gatunkowe dalej, pomimo że już ten kryzys polskiego kina moim zdaniem jakieś kilka lat temu się skończył i polskie kino wróciło na bardzo dobre tory, ale gatunkowo dalej troszeczkę jesteśmy w lekkiej biedzie. Także tyle na dzisiaj o filmie Ziarno Prawdy. Do usłyszenia następnym razem. Hej!